Dzień dobry. W studiu Marek Magierowski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy. Przed prezydentem decyzje w sprawie dwóch wzbudzających kontrowersje, niepokoje, a nawet w przypadku jednej protesty uliczne ustaw o policji i o prokuraturze. Czy prezydent ma decyzję w głowie, czy te ustawy będą wymagały głębokiego namysłu i na przykład wykorzysta cały czas, który mu daje konstytucja? Ten czas to 21 dni. Jak wiemy, do tej pory pan prezydent nie wykorzystywał w pełni tego czasu podpisując kolejne ustawy. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zazwyczaj bardzo wnikliwie czyta i analizuje razem ze swoimi prawnikami w kancelarii to, co się w tych ustawach znajduje. Zresztą oczywiście dyskusja o tych ustawach trwa od dłuższego czasu i zarówno o ustawie o policji, jak i ustawie o o y, prokuraturze, więc y, mam, mam wrażenie już pełną wiedzę na temat tego, co w tych ustawach jest i y, y, powtarzam zawsze, y, odpowiadając na tego typu pytania, że, że jest termin konstytucyjny i pan, pan, pan prezydent w tym terminie podejmuje. Nie zadałam decyzję. rytualnego pytania kiedy, bo wiedziałam, czego się spodziewać i pytałam o ten damy, czy pana zdaniem y, bardzo szerokie uprawnienia y, ministra prokuratora, y, prokuratora generalnego są konieczne, uzasadnione i będą wykorzystywane tylko w dobrej wierze. Ja mam takie nadzieje, odpowiadając na, na tę ostatnią część pani pytania. Problem polega na tym, że w Polsce wymiar sprawiedliwości, reputacja i szacunek dla wymiaru sprawiedliwości w ostatnim czasie dosyć mocno podupadły. Gdy przejrzymy wyniki najróżniejszych sondaży, gdzie Polaków pytano o to, co sądzą o sądach, o prokuraturze, to te wyniki są przerażające tak naprawdę, dlatego, że większość Polaków po prostu straciła zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. To jest jeden z tych kroków, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza, jedna z tych reform, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza, które mają ten stan rzeczy naprawić. Myślę, że to połączenie, bo to jest ta, ta zasadnicza część, prawda, tej, tej, tej zmiany zawartej w ustawie, połączenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokurator, prokuratora generalnego ale nawet Powinne, nie to wzbudza te, powinno, takie wielkie wątpliwości, no to, tylko ogromne uprawnienia. To, to też, tak. Znaczy, po pierwsze, ten krok najważniejszy, czyli połączenie tych dwóch funkcji, mam wrażenie, że powinno sprawić, że prokuratura zacznie działać efektywniej. Ale jest. Argument, myślę, dużo poważniejszy, mianowicie taki, że państwo wreszcie musi wziąć pełną odpowiedzialność za, za to, jak prokuratura funkcjonuje. Do tej pory żyliśmy w takim świecie fikcji, prokuratura była formalnie niezależna, natomiast wiemy doskonale, że nie była wolna od nacisków, nie była wolna od politycznych wpływów, nie działała najlepiej. Ja myślę, że powinniśmy jednak dać mały albo i nawet trochę większy margines zaufania i dla ministra Ziobry, e, i dla wszystkich następnych ministrów, którzy na, na bazie tej, tej ustawy e, będą, będą pracować, będą funkcjonować i, i będą brać właśnie odpowiedzialność za to, jak prokuratura w Polsce funkcjonuje. A propos prokuratury, po tym jak kilka dni temu wszczęła postępowanie w sprawie prześmiewczego w filmiku o prezydencie, wraca pytanie o artykuł. 135, szczególnie paragraf drugi, czyli publiczne znieważanie głowy państwa, znieważanie prezydenta, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Czy pana zdaniem ten artykuł powinien nadal obowiązywać? Jeśli mnie pamięć nie mieli, to wszystkie sprawy, które były wytaczane z tego artykułu, były umarzane do tej pory. Zawsze wiążą się z ogromnymi kontrowersjami. Podobnie jak, jak choćby wspominana też w kontekście tej niedawnej sprawy w Nowym Sączu historia antykomora. E, ta sprawa nowosądecka jest, jest szczególnie niezręczna i, 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 i dziwna, ponieważ e, ja oczywiście obejrzałem ten film, pan prezydent, także że nie, nie dostrzegam w nim niczego obraźliwego tak naprawdę, a tym bardziej znieważającego głowę państwa, bo jednak, żeby znieważyć głowę państwa, no to każdy sobie wyobraża, że pod tym sformułowaniem kryje się coś rzeczywiście ciężkiego. No ty to był taki, prawda? że że kradnie. Że no tak, kradnie. ale no dobrze, ale umówmy się, że, że wszyscy doskonale znają, znają formułę i konwencję i widzieli na czym polega żart. Może nie najlepszy, ale jednak żart. Ale wracając do Pani pytania, myślę, że należałoby otworzyć dyskusję na temat tego, co zrobić z tym artykułem. Są dwie możliwości. Trzy. Można ten artykuł zostawić w takiej formie, w jakiej w jakiej jest obecnie, można go zmodyfikować, można go całkowicie wykasować. Możemy się zastanowić na przykład nad, nad taką opcją, żeby, to, żeby tylko i wyłącznie w wyniku skargi głowy państwa, czyli osoby zainteresowanej. W tym konkretnym przypadku. Tylko w, tylko w takim wypadku w prokuratura wszczynała śledztwo. Ale podkreślę raz jeszcze, że to jest tylko jedna z, jedna z opcji. Też myślę, że nie należy w tym wypadku działać pochopnie. I trzeba A też pamiętać. Czy prezydent zainicjuje o tym. taką dyskusję? Myślę, że prezydent o tym intensywnie myśli. Czyli możemy się spodziewać. To czy dyskusja dyskusję można zainicjować i, i, i myślę, że na pewno. Na pewno warto, natomiast nie wiem, byście, czy pan pamięta, chciałbym... że w 2013 roku mówiło się o tym, że tak. rząd będzie się starał wprowadzić tak. zmiany. No, i tamten rząd nie wprowadził e, tych zmian. Ja, e, moje zupełnie prywatne zdanie, chociaż trudno mówić o prywatnym zdaniu w, w mojej dzisiejszej roli, ale, ale rzeczywiście e, chyba nadszedł najwyższy czas, żeby coś z tym fantem zrobić. E, z drugiej strony, no, jest cała masa zastrzeżeń, prawda, żebyśmy nie, 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 otworzyli, nie otworzyli tych wrót zbyt e, szeroko, bo jest jednak różnica między znieważaniem prezydenta. E, czy głupimi dowcipami, które nieustannie pojawiają się w internecie, a jednak na przykład groźbami, które także, na które także można, można natrafić, więc to nie jest taka sytuacja czarno-biała. No prawda? są groźby karalne, więc może tak. to załatwia te. Ale powtórzę raz jeszcze, powtórzę raz jeszcze jest kilka rozwiązań i, i myślę, że warto się zastanowić nad tym, jak, jak ten problem rozwiązać. A, a propos nacisków na prokuraturze, na prokuraturę, jeżeli prezydent na Twitterze pisze prokuratura, dajcie spokój, właśnie w tej opisywanej sprawie, no to jest to chyba jakaś forma nacisku, nie, chociaż, nie, 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 chociaż jest to nacisk na raczej na zaniechanie. Nie przesadzajmy, tym bardziej, że prokuratura niemal natychmiast uznała, że nie ma znamion Popełnienia przestępstwa z, z tego właśnie artykułu. Jak wiemy, z, z kolejna sprawa, jakby poboczna, dotyczyła zupełnie czegoś innego. Więc sama sprawa znieważania prezydenta została nie, 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 niemal natychmiast. Yy, Wycofana czy też umorzona. No, oczywiście kancelaria, sam prezydent chciał to skomentować, żeby, żeby pokazać także, że, że po pierwsze, kancelaria oczywiście nie ma wpływu na to, jak działa prokuratura. Dlatego mówiłem o tym na początku, że była to sytuacja niezręczna. Prawda? Bo trudno, z jednej strony trudno komentować działania prokuratury, a z drugiej strony no, jednak. Pan prezydent, o czym mam wrażenie, wszyscy doskonale wiedzą, ma duży dystans do siebie i, i chciał to też w tym twicie, o którym pani wspomniała, podkreślić. Panie dyrektorze, czego powinniśmy się spodziewać po wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy podczas konferencji monachijskiej? Myślę, że tego samego, o czym pan prezydent Duda mówił, mówi od kilku tygodni w wielu wywiadach, w wielu wypowiedziach na temat naszego bezpieczeństwa, na temat naszego uczestnictwa, naszego członkostwa w NATO i na temat przede wszystkim potrzeby z reformy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pan prezydent wielokrotnie mówił o tym, iż NATO powinno się dostosować do nowych warunków geopolitycznych, wskazując na to, co dzieje się przede wszystkim za naszą wschodnią granicą. Wiemy doskonale, że, że temperatura sporu geopolitycznego w Europie czy też w, w, na obrzeżu Europy gwałtownie wzrosła w ostatnich latach i NATO chyba nie jest do końca do tego do tej nowej sytuacji przystosowane. W ostatnich latach NATO stało się raczej organizacją, której priorytetem były misje zamorskie, a, a chyba powinno wrócić przynajmniej po części do swojej dawnej e, koncepcji organizacji, której głównym zadaniem jest obrona własnego, własnego terytorium, własnych e, członków. Więc, Ale to jest, więc to to myślę, dobre to myślę, że będzie główny miejsce. Dlatego, że tam wątek. nie wszyscy wielcy tego świata będą. Nie wszyscy wielcy. Z tego co wiem, prezydent Putin na przykład nie, ma, nie, za, nie zamierza wybrać się do Monachium, chociaż swego czasu kilka lat temu wygłosił tam takie słynne... Słynne przemówienie, bardzo często cytowane i przytaczane do tej pory, które, które wtedy zostało zlekceważone, ale potem okazało się, że było taką wykładnią właśnie jego wizji geopolitycznej i jego, jego takiej polityki neoimperialnej, mówiąc górnolotnie. Ale będzie tam, nie będzie na pewno wszystkich ważnych przywódców, natomiast będzie. Nie będzie pani Merkel? Tak, ale konferencja monachijska to nie, jest, to nie jest sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie rzeczywiście, w którym uczestniczą uczestniczy większość prezydentów i premierów głów państw, państw członkowskich. Tutaj mamy do czynienia raczej z, takim, z taką konferencją, w której, podczas której wiele ważnych rozmów odbywa się w kuluarach. I ja myślę, że także. W tym celu należy obecność pana prezydenta wykorzystać, żeby mógł także przekonywać w nieformalnych rozmowach do naszej wizji reform czy zmian w, w koncepcji funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy przy okazji m, szczytu nuklearnego w Waszyngtonie prezydent spotka się z Barackiem Obamą? Mam taką nadzieję. Mamy jeszcze, jeśli dobrze liczę, dwa miesiące do tego szczytu. On będzie się 31 marca i 1 kwietnia, więc zazwyczaj tego typu wizyty planuje się oczywiście z wyprzedzeniem, ale nie aż z takim wyprzedzeniem, więc myślę, że uda się. Czyli ten jeszcze nie kalendarz rozmów tak skonstruować... problematycznych w tej sprawie. Nie, są, są, ale ja, ja w tej chwili nie, mogę, nie jestem w stanie Pani odpowiedzieć na 150%, że do takiego spotkania dojdzie. Mogę, mogę Pani powiedzieć, że na 90% do takiego spotkania dojdzie. Ja mam taką nadzieję, bo to na pewno będzie na pewno będzie ważne, ważne spotkanie. Myślę, że nie tylko pan prezydent Duda. Chciałby, chciałby z panem prezydentem Obamą porozmawiać, ale myślę, że z drugiej strony też jest, też jest taka wola i chęć. Tym bardziej, że już niedługo po tym szczycie nuklearnym odbędzie się kolejny szczyt dużo ważniejszy, czyli szczyt NATO w Warszawie właśnie i warto też o tym szczycie porozmawiać i o tym no jakie ja decyzje ja mają rozpocząć. Ja rozumiem, podczas, że te wszystkie spotkania, spotkania i wystąpienia to, jest, to jest pewnego rodzaju przygotowanie Oczywiście. prezydenta do tego szczytu. No, nie tyle prezydenta, co, co raczej próba przekonania naszych partnerów. Tak. Próba przekonania szczytu. naszych partnerów. Zresztą te, te dwa wydarzenia, o których pani mówiła, to nie jedyne, które mają służyć właśnie temu celowi. Pan prezydent będzie jeszcze podróżował. Po, są zaplanowane Wizyty w kilku krajach członkowskich NATO, gdzie także będą się odbywać bardzo ważne rozmowy, i wątek główny będzie wciąż ten sam czyli próba przekonania naszych, naszych sojuszników, że, że warto wzmocnić wschodnią flankę NATO i warto zmienić trochę myślenie o tym, czym sojusz powinien dzisiaj być. A czego my konkretnie chcemy? Dlatego, że stałe bazy, jak powiedział minister Waszczykowski, to jest takie hasło zimnowojenne i my tego będziemy unikać. Ale chodzi o jakąś taką obecność, stałe prawda? Bazy, stałe bazy to jest oczywiście plan maksimum, bo stałe bazy oznacza... Czy ciągle się tym pojęciem będziemy posługiwać? Posługujemy się nim? Cały czas się nim posługujemy. Jak powiedziałem, to jest plan maksimum. Oczywiście... Wiemy doskonale, zdajemy sobie sprawę z tego, jakie jest nastawienie przynajmniej w niektórych państwach członkowskich, że niektórzy nasi sojusznicy niezbyt przychylnie patrzą na tego typu plany, ale myślę, że, że możemy na pewno rozmawiać o regularnej, czy też bardzo regularnej obecności wojsk natowskich, amerykańskich, brytyjskich, czy jakichkolwiek innych na naszym terytorium, czy w innych krajach tzw. wschodniej flanki. Regularne ćwiczenia, wzmocnienie, wzmocnienie tej, tego charakteru odstraszającego to. Tak, aby potencjalny agresor wiedział, że w momencie, gdy dokona jakiejś prowokacji militarnej, to musi, musi to się spotkać z bardzo szybką i bardzo bolesną ripostą ze strony sojuszu. Już więcej riposty nie będzie ani z mojej, ani z pana strony, bo czas się skończył. Dziękuję bardzo. Marek Magierowski, ja rzecznik serdecznie. prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michiewicz.